A wiecie, że wjazd i wyjazd na teren Dąbrowskiej Komendy Miejskiej Policji odbywa się ruchem lewostronnym? Zobaczcie za chwilę, jak będzie wyjeżdżał pojazd z terenu komendy. Proszę bardzo, oczywiście po lewej stronie zmienia później pas na prawy. Dlaczego tak? Ano dlatego, że te słupeczki, które mamy w tym miejscu, aby tam na nich sczytano odpowiednio kartę, no to kierowca musi podjechać do tego słupka, który ma po swojej lewej stronie. Tak jakby się tego nie udało ustawić na środku. No ale okej. Tutaj przynajmniej nie mamy na środku tej jezdni prowadzącej na teren komendy podwójnej linii ciągłej. Bo znam takie miejsca, gdzie na środku jest linia ciągła i tak naruszając tą linię ciągłą trzeba przejechać do lewej strony jezdni, tam sobie odbić kartę i wjechać na teren. Tutaj przynajmniej jest tyle, że dojeżdżamy do tej lewej strony, nie naruszamy linii ciągłej. Tyle dobrego. Choć ja uważam, że te słupki powinny tak naprawdę stać na środku, aby jednak zachować ten ruch prawostronny. Tym bardziej, że jest to instytucja, która ma dbać o przestrzeganie prawa.